Uzin podejmuje nawet największe wyzwania związane z instalacją podłóg i zawsze znajduje najlepsze rozwiązania. Z produktami Uzin wykonawca panuje nad sytuacją. Podłogi, na których jest Uzin, to solidne podłogi. Uzin. I wiesz, na czym stoisz. Jak można na stałe zamknąć i uszczelnić pęknięcia i spoiny? Stosując preparat Uzin KR516. Najpierw poszerz pęknięcia, aby można było łatwo wlać w nie preparat Uzin KR516. W wypadku pęknięć przebiegających przez całą grubość warstwy jastrychu w odstępach co około 25 cm, wykonaj nacięcia poprzeczne o głębokości 2/3 grubości warstwy jastrychu. Usuń pozostałości wzdłuż krawędzi jastrychu. Starannie odkurz spoiny i pęknięcia. Do nacięć poprzecznych włóż załączone do produktu łączniki falowe. Zawartość butelki ze składnikiem A wlej do butelki ze składnikiem B i zamknij ją. Następnie intensywnie potrząsaj przez 15 sekund. Pożądaną konsystencję żywicy możesz dowolnie wybrać, w zależności od czasu, jaki odczekasz od wymieszania do zastosowania. Szczelinę całkowicie wypełnij mieszaniną. Nadmiarową żywicę rozprowadź wzdłuż pęknięć na niewielkiej szerokości za pomocą szpachelki. Jeszcze wilgotną żywicę wysyp piaskiem kwarcowym 0,8 Uzin, aby zapewnić dobre wiązanie z zastosowanymi później materiałami. Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku zbierz odkurzaczem. Narzędzia oczyść bezpośrednio po użyciu za pomocą chusteczek czyszczących Uzin Cleanbox. Zamknięcie szczeliny uzyskuje się w ciągu 30 minut. Następnie możesz kontynuować pracę przy układaniu okładziny wierzchniej. Thank you.